Węglowodany, jak sama nazwa wskazuje, są to cząsteczki węgla połączone z wodą. Dokładnie tak. Na pozór wydawałoby się węgiel i woda. No, ani jedna, ani druga nie jest dobrym źródłem energii, jeżeli jest podane razem. Tu jednak organizm człowieka jakby inaczej do tego podchodzi. Otóż węglowodany są najlepszym źródłem energii dla naszego organizmu. I czy to energii potrzebnej do wysiłku, do ruchu, czy też energii spoczynkowej. Oczywiście energię spoczynkową czerpiemy z tłuszczy. I tu się Państwo nie przesłyszeliście, dokładnie z tłuszczy, ale o tym troszkę później. Węglowodany i białka dostarczają zaledwie po 4 kilokalorie w 1 gramie. Tam są minimalne różnice w dziesiętnych częściach, nad tym nie będziemy się zastanawiali. Węglowodany, wszystkie węglowodany są pochodzenia roślinnego. A więc z kolei tak jak białka pełnowartościowe mamy w produktach pochodzenia zwierzęcego i należą do nich, tak jak już mówiliśmy wcześniej, wszelkie rodzaje mięs, mięso ryby i owoców morza, mleko, jego przetwory, jaja, tak tutaj wszystkie rośliny są jakby cukrowcami, inaczej węglowodanami. Oczywiście nie jest to takie proste, jak powiem w tej chwili, ponieważ spośród węglowodanów wymienić można monosacharydy, czyli cukrowce pojedyncze, bisacharydy, a więc podwójne wiązania cukrowe, oligosacharydy i polisacharydy, których wiązania przekraczają czasem tysiące wręcz. A więc węglowodany są podstawowym źródłem energii dla naszego organizmu i powiem, że układ nerwowy, mózg i układ nerwowy czerpie energię życiową tylko i wyłącznie z węglowodanów. Kiedy węglowodanów brakuje, bo czasami takie diety stosujemy, kiedy węglowodanów brakuje, nasz organizm produkuje ciała ketonowe, czyli wchodzi w tak zwany stan ketozy i z tłuszczy produkuje sobie sam węglowodany w takiej ilości, w jakiej te węglowodany są potrzebne właśnie do zabezpieczenia pracy mózgu i układu nerwowego. Stwierdzono jednak, że długotrwała dieta wysokobiałkowo, wysokotłuszczowa nie sprzyja na dłuższą metę zdrowiu ludzkiemu, a to przez przede wszystkim nastawienie psychiczne do tej diety. Otóż tak zwany głód węglowodanowy może zdecydowanie być trudniejszy do zniesienia niż głód czczy, czyli po prostu niejedzenie w ogóle. Więc okazuje się, że jednak ten powrót do węglowodanów powinniśmy co jakiś czas, stosując nawet tego typu diety, preferować w naszym odżywianiu. Węglowodany mają, tak jak powiedziałem, w każdym gramie 4 kilokalorie, a więc tyle zabezpieczają nam energii. Ale okazuje się, że węglowodan węglowodanowi jest nierówny. I między innymi stwierdzono w wyniku wieloletnich badań, że węglowodany jakby utleniają się w różnym czasie. I te, które zawierają najprostsze cukry, utleniają się najszybciej, a te, które zawierają cukry wielocząsteczkowe, utleniają się znacznie dłużej. Co to znaczy utleniają się? Spalają się po prostu i dostarczają nam w ten sposób energii. Więc co by trzeba było zrobić? Otóż okazało się, że sporządzono tabelę, o której mówiłem, że trudno jest żyć z tabelami w rękach, która mówi o tak zwanym indeksie glikemicznym albo glikogenowym. Indeks glikemiczny to nic innego jak czas, który jest potrzebny do znalezienia się podstawowej formy każdego węglowodanu, a więc cząsteczki tej, która jest bezpośrednio odpowiedzialna za produkcję glikogenu, takiego węglowodanu zapasowego, który znajduje się w naszych mięśniach i w naszej wątrobie. Tą cząsteczką jest glukoza i tylko w postaci glukozy może dojść do przeniknięcia bariery krew, błona komórkowa i usytuowaniu tejże glukozy w postaci i przekształceniu jej w komórce mięśniowej w postaci zapasowego cukru, wielocząsteczkowego cukru, który nazywa się glikogenem. A więc tylko i wyłącznie wszystkie węglowodany są trawione do postaci glukozy i w tej właśnie postaci są jak gdyby, nie jak gdyby, a właśnie przekazywane komórkom mięśniowym. Otóż jeżeli pozbawimy naszą dietę węglowodanów, wówczas zdecydowanie
bardziej upośledzamy możliwości metaboliczne naszego organizmu, a również możliwości odbudowy naszych mięśni, dlatego że wysiłki, czy w sportach siłowych, wszelkich sportach siłowych, które stosujemy, wymagają obecności węglowodanów w naszej diecie, niestety. A więc na pewno korzystnie jest odżywiać się węglowodanami wielocząsteczkowymi, tymi, które nieco wolniej są tleniane i nieco wolniej dostają się do krwi i przez dłuższy czas uzupełniają niedobór glukozy w naszym organizmie. Co dzieje się, kiedy spożyjemy węglowodany o wysokim indeksie glikemicznym, a szczególnie słodycze? Dzieje się otóż tak, że w wyniku dostarczenia dużej porcji właśnie glukozy do krwi, nasza trzustka, czyli organ odpowiedzialny za produkcję insuliny, produkuje tej insuliny zawsze nieco więcej niż potrzeba i cząsteczki tej glukozy są roznoszone po komórkach mięśniowych i częściowo dostają się również do wątroby i jeżeli cząsteczka glukozy zostanie dostarczona do mięśnia, który ma, jak gdyby, czy do komórki mięśniowej, która ma pełny magazyn glikogenu, wówczas ta cząsteczka zostaje upakowana niestety w komórkę tłuszczową, a nie mięśniową. I stąd właśnie sytuacja bardzo niekorzystna dla nas, kiedy chcemy budować na przykład mięśnie i siłę, a nie tkankę tłuszczową. Otóż wieloletnie badania pokazały, że to właśnie nadmiar cukru w naszym organizmie jest jak gdyby głównym czynnikiem odkładania się dużej tkanki tłuszczowej, tej tkanki tłuszczowej, której nie potrzebujemy. W naszych mięśniach znajduje się, różnie podają dane, ale około pół kilograma, zaledwie pół kilograma tego właśnie glikogenu, który jest tym materiałem wysokoenergetycznym, dającym energię do pracy. Te pół kilograma wystarczy, proszę Państwa, na przebiegnięcie około 200 km. Proszę sobie wyobrazić, ile tej energii w sobie mamy. Więc jeżeli jeszcze przekąsimy sobie kilka chrupek, do tego poprawimy miśkami złotymi Haribu, do tego zjemy loda na patyku, do tego poprawimy sobie jakąś tam czekoladką, przecież to nic złego, to tylko tak niewiele, jedna kosteczka. Ale w ciągu dnia nazbiera się tego tyle, że potem ze zdziwieniem stwierdzamy, a skąd ta oponka wzdłuż naszego pasa brzusznego, brzuszno-lędźwiowego? No, wówczas musimy zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście nasza dieta jest właściwa i zapewne się okaże, że niestety nie. Bo przypominam Państwu, że każda substancja chemiczna pochodząca z roślinności jest cukrem. Od tortu po czarny razowy chleb żytni. To są cukry. Tyle, że ich stopień i szybkość wchłaniania przez nasz organizm jest różna. I tak jak już powiedziałem, najmniej pożądane są te, które są wchłaniane najszybciej, chyba że nasz organizm znajduje się w fazie katabolizmu i występuje w tym czasie brak glikogenu. A taki stan zawsze mamy po wyczerpującym treningu. I wtedy właśnie jest to tak zwana złota godzina, czy magiczna godzina, w której możemy uzupełniać węglowodany, nawet te, które mają wysoki indeks glikemiczny. I wówczas nawet pół tabliczki czekolady nam nie przeszkadza, z tym, że przestrzegam, mówię o czekoladzie, nie o cukrowo-mlecznym wyrobie czekoladopodobnym. Mówię o prawdziwej czekoladzie z nasion kakaowca, do której dodane są niewielkie ilości substancji, które jakby spajają to wszystko w jedną całość i te czekolady niestety nie są tak przepyszne w smaku jak milki i inne. Ale są zazwyczaj nieco gorzkawe w smaku, natomiast dają nam świetne źródło energii. To mogą być miody, to mogą być słodycze innego rodzaju, jak batony. Ale proszę zwrócić uwagę, że również ilość takiej uczty słodyczy musi być ściśle określona co do wysiłku, który poprzednio miał miejsce. Jeżeli trening trwał godzinę i był bardzo wyczerpujący, to takiego czegoś nie możemy zjeść więcej jak około 150-200 gram. Nie chodzi o to, żeby się, że tak powiem, napaść za wszystkie czasy, bo teraz można, bo rzeczywiście organizm nie jest w stanie zutylizować aż tyle cukru, który znajdzie się w naszym organizmie. Cukru, ja myślę oczywiście cały czas o tej cząsteczce glukozy, czyli cukru rozłożonego do glukozy. Cukier taki, który sypiemy do herbaty, wcale nie jest taki zły, proszę Państwa, to jest taki dwucukier, w którym jest cząsteczka fruktozy i cząsteczka glukozy i w dość prosty sposób jest przekształcany na
na tą właśnie glukozę niezbędną do naszej pracy mięśni. I nie tylko mięśni, bo jak Państwo słyszeliście, węglowodany są również niezbędnym materiałem, który odżywia nam mózg i układ nerwowy. Istnieje tych węglowodanów, jak mówiłem, bardzo duża ilość, natomiast są węglowodany, które są w całości trawione przez nasz organizm, ale są też węglowodany, które nie są trawione prawie w ogóle. Do takich węglowodanów należą celulozy na przykład, które znajdują się chociażby w osłonkach nasion, znajdują się w niektórych warzywach i są niezbędne po to, żebyśmy mogli wspomóc perystaltykę jelit. Perystaltyka jelit polega po prostu na ich skurczach, gdzie następuje przemieszanie masy całej pokarmowej. Jest to bardzo istotny element w naszym codziennym odżywianiu. Natomiast część tych substancji znajdujących się w tych właśnie warzywach i tych owocach i tych produktach, które zawierają celulozę, jest trawiona przez nasz organizm, oczywiście w sposób zdecydowanie wolniejszy, bo wszystkie tego typu produkty są po tej stronie niskiego indeksu glikemicznego i są bardzo wskazane.